Siemano, pytacie o blastera. Jak widać, rama jest gotowa do piaskowania. Ogólnie mam tu dwa gwinty do naprawy, bo znaczy do naprawy są śruby urwane w nich. Jeden to tutaj jest od stelaża i chyba jedna tu była od tych elementów, co nie pamiętam jak one się nazywają. Ogólnie powiem wam, że miałem trochę problem z rozłożeniem tego kłada, bo na przykład tutaj co końcówki drążków, one w tej sztycy były, to nie mogłem ich powybijać. No i sporo mi się zeszło, musiałem cały układ od hamulców odkręcić, od zacisku, wiecie, przewody hamulcowe, bo nie dało się tego wyjąć. Tutaj jeszcze muszę te gumy wyjąć tylko na lampę, tutaj mocowanie. W zasadzie to już jest goła rama. Trochę szmato przetrę. Ramę na pewno robię na biało. Zaraz wam pokażę inne graty. Tutaj z przodu jest ten, nie wiem jak to się nazywa, zderzak. Znaczy to ma jakąś nazwę, też to muszę zdjąć. To chyba dam na czarno, powiem szczerze, na przodzie. Na pewno rama biała będzie, to dam na czarno. Tu muszę zdjąć manetki. Kierownicę też dam na czarno, bo ona tu zardzewiała trochę. To jest osłona tego wahacza, zębatki tam takie, to też dam na czarno. To chyba też będzie na czarno, to też na czarno. W sumie to tu wszystko będzie na czarno. Te boczne też na czarno dam. To będzie tak. No i tutaj się zastanawiałem z tym, z tymi wahaczami, bo kurde, z nimi jest lipa, bo tak z tego co widzę, kiedyś ktoś mnie o to pytał, to te elementy tutaj, one są chyba niewymienialne. Znaczy nie wiem, czy to jest jakoś, to się wprasowywuje, czy jak to jest zrobione. I one w sumie, kurde, no... Może kupię tak jak wtedy do Yamahy, taki kolor, myślę, że mi dobiorą i po prostu tu zamaluję, co jest wytarte. A nie będę ich dawał do piasku. No ładnie by były. A jeszcze, dlaczego nie dałem tej ramy, bo jeszcze muszę te felgi zdjąć. No i w ogóle jest trochę podgięta, ale to wyprostuję. Te felgi jeszcze muszę zdjąć, przód i tył. I felgi też dam na czarno. Rama na biało i myślę, że będzie git. Te wahacze zostawię w takim kolorze jak co, tylko wyczyszczę je i tutaj, gdzie jest zdarty lakier, to zamaluję pędzelkiem i chyba będzie spoko. A i dyfuzor jeszcze na czarno muszę też pomalować, go wyczyścić. Jeśli chodzi o silnik, no to tam coś tam się działa w międzyczasie. To tak to wygląda. A jeszcze instalację jak założę, będę musiał podłączyć tylne światło, żeby świeciło i od razu tylne kierunki podłączę. Ale tam na kierunki to proste, bo są przewody wyprowadzone. To tak to wygląda. Jeśli chodzi o plany na blastera. W poniedziałek wiozę to wszystko, nie? I tydzień będzie, czyli najprawdopodobniej w piątek to odbiorę. Do piątku już będę miał silnik z blastera złożony cały. No i myślę, że w weekend, jak nie będzie się za dużo jeździło, to trochę go poskładam, więc no max 10 dni ten kład będzie nie do poznania, naprawdę. Myślę, że takiego kłada w Polsce nie będzie jak ten blaster. Tutaj mam jeszcze ten, to jest od Bety, nie, ale nie od mojej, tylko od Tadzika, będą do wymiany łożyska, uszczelniacze, ogólnie wszystko tu ma luzy, ale nie jest to jakoś strasznie, że tak powiem, wyeksploatowane. Co ja z tym chciałem powiedzieć? Że... Coś chciałem powiedzieć i mi wypadło. A, że u mnie w becie nie ma tutaj łożysk, tylko są wszędzie te powbijane. Takie mosiężne tuleje. I też one mają minimalny luz, ale... Zaczynam, myślałem, że luz na kiwaku, ale mi chodziło o ten. Nie, u mnie jest tu duży luz. A tu są tuleje powbijane. A tutaj są wszędzie łożyska. No koszt łożysk to wiadomo, że pewnie wyjdzie z jakieś... plus minus 200-300 zł. O, tu muszę, zaraz idę. To wyczyszczę sobie i założę sobie do GSX-era mocowanie tej tablicy. Tylko muszę tu jedną śrubę wykręcić. Nie wiem, którą. Chyba bez różnicy. To może to sobie wykręcę. W ogóle to umyję, to żeby było czyste. No tutaj to co to jest jeszcze? Coś przykręcone? Jakieś ucho. A, że do kierunków od razu, tylko tu jedno jest, a tu jedno pewnie się odkręciło i zgubione. A to mi niepotrzebne w GSX-erze, w zadupku te, jak to się nazywa, kierunki. Tylko sobie to wyczyszczę, bo całe urąbane. No tutaj widzę, że ten, że słabo dokręcone jest. A dobra, czaję. Właściwie ktoś nie miał tej... Jak to się nazywa? Takiej, mam takie śrubki, to wkręcił tak, o dobra, sobie to powykręcam ten. Ogólnie nie chcę nic mówić, ale wiecie, że te mocowanie takie jak te, to trzeba dać za takie coś 200 zł? Masakra.
A to z blastera wyjąłem. W blasterze dam od GSX-era. Już to chyba kiedyś mówiłem. Dobra, to tak to wygląda. A w ogóle dzisiaj chłopaki na Płock pojechali. Tak, bardzo chciałem jechać, ale no wypadły mi dwie rzeczy. Raz to dentysta, co byłem już zapisany wcześniej sporo i szkoda było mi przekładać, bo nas trzeba długo czekać, a to i tak jeszcze prywatnie chodzę. A dwa to, że no mam dzisiaj wyjazd taki, muszę o 17 być w domu, a wiem, że oni wrócą pewnie chłopaki gdzieś, nie wiem, o 22, jak nie ten, no i kurde, tak mi to wypadło. No i no wyszło jak wyszło, nie? Ale jeszcze będzie okazja. Tam widziałem, że niezłe cyrki się dzieje, jakiegoś kłada zatopili. No szkoda mi, że nie pojechałem, ale no mówię, jeszcze będzie okazja, to się pojedzie. Zaraz w ogóle rower wyciągam, muszę podpompować koła, bo z pisarkiem na rowery lecimy. Się wziąłem za trening, naprawdę, tak kurde. Mówię, już tylko nie mówię, tylko już teraz robię. Od 2 tygodni siłka. Dzisiaj z bratem brat takie stroje pozamawiał, to biegaliśmy, jutro też biegamy. No i z pisarkiem na rowery lecimy. Tylko muszę swój rower wyciągnąć. O, tu jeszcze stary bak od Bety, bo tu mi o-ring strzelił, to wziąłem sobie z drugiej, bo to taki gruby o-ring jest, nie miałem aż takiego. Przełożyłem sobie z drugiego baku. Dobra, wyciągam moją wyścigówę. No dobra, siemaneczko. Chciałem tylko wam pokazać, że coś się dzieje, nie? No i mniej więcej jak 2 tygodnie blaster będzie skończony, no ale mówię, na piaskowanie będę musiał trochę poczekać, zanim mi proszkowo pomalują. I w międzyczasie sobie silnik będę składał. No to siemaneczko, wariat.